Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami, tak jak wspominałem na koniec poprzedniego odcinka, zaraz po zakończeniu pierwszej misji fabularnej, czytaj prologu. Witam się z nami w takim oto menu, gdyż przez przypadek kliknąłem kontynuację po zakończeniu podsumowania i odpaliła się stęka, ale spokojnie, nic was jeszcze nie mnęło, gdyż jest to sam jej początek, tak więc zobaczmy, co gra ma nam do powiedzenia. Czy tam właściwie do pokazania. Dobra, przeżyliśmy to grzmotnięcie pioruna w ziemię. Znowu to coś. Ja nie wiem, czy klasyfikować to jeszcze jako człowieka. No, on na pewno człowiekiem nie jest. Już nie jest. O, nauczył się teleportacji? Ciekawe. Ja naprawdę się dziwię, że po tym, co się dzieje w The Phantom Pain, ludzie postanowili wyrzucić Kojimę ze studia. Przecież oni bez niego to chyba nie zarobią za wiele. No, przynajmniej nie zarobią aż tyle, ile normalnie z Kojimą. Nazywam się Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. Okej, znamy imię naszego wybawcy, powiedzmy. O, Miller kazał nas uratować. 9 years back your private army came under attack by Cypher. You were considered dead until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. Ładny kadr był przed chwilą. First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan. Gra o tematyce walki, strzelania i jakiejś wojny. Gdzie indziej mógłby być Miller, jak nie w Afganistanie? Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. A co myślą, że jak się do niego dobiorą, to znajdą Big Bossa? Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now 7 days to Port Cassim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Okej, okay, będziemy 1,5 tygodnia w trasie i będziemy mieli mniej więcej 3-4 dni na uratowanie Millera. Let's go!
Czekajcie, już teraz zostajemy tej upgrade łapki. Rozdział pierwszy. Zemsta. Chyba więcej tych leków pobudzających mięśnie. Ha! O wilku mowa! I ten trak! Tak... Taki miód dla uszu. Donna Burke zrobiła naprawdę robotę tym trackiem. Bo on, ten track jest obecny chyba w prawie każdym trailerze do tej gry. Sins of the Father. No czemu to nie leciało dalej, chociaż kawałek? Dobra. Aha, i rozumiem, to była taka końcóweczka chyba jeszcze tej poprzedniej misji, tak? Dobra, Ocelot's briefing. Briefing. Nie wiem, zatrudnienie go? Coś takiego? Jedna kaseta. Ewentualnie jakieś informacje od niego, coś też. Druga kaseta z muzyką i kaseta o tym człowieku w ogniu. Spoko. Kurde, aż mi się kontroler wyłączył, bo tak długa cutscenka była. Dobra, go. O, część emblematu. Spoko. Chyba za tą eskę. Jest checkpoint. Okej, okay, wznawiamy grę. Epizod pierwszy. Fantomowe kończyny. March 1, 1984, 14:06, Northern Kabul w Afganistanie. No jesteśmy w środku jakiejś burzy piaskowej, oby tylko nie takie jak w Mad Maxie. Znaczy co ja gadam, na pewno nie taki. Tamte burze to chyba jakieś jeszcze atomowe były wzmocnione. No nie domyśliłem się po tej głosowej informacji, wiesz? Ej, ale daj mi też takiego, nie? Serio, Miller ma na imię Benedict? Tego nie wiedziałem. Szala Szaska. Czy szala Szaka. To imię czy ksywa? Czytaj kryptonim. Okej, jakiś oddział Skulls? Pasożytni oddział Skulls? Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć. I kolejne zajebiste miejsce na tapetę. Infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect warm-up. Okay, jest iDroid. Kazuhira Miller is being held in Darwin Dehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Dobra. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Down your
binoculars, or should I say, your int scope? See the village? Straight ahead? All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker Wrong target, placed. Boss. Use your binoculars to focus in on Daviolo Calais village and mark it. Marker removed. Marker Good. Placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Okay, czyli trzeba uważać, co się celuje. Much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. Okularki Millera. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. My z tym kawałkiem metalu w czaszce wyglądamy, jakbyśmy mieli róg. Sweet. Very sweet. Chciałem mieć autko, kurde, ale to nie to. A jego gdzie wcięło, przepraszam bardzo. Dobra, ja sobie zostanę na razie przy usypiaczu. Zobaczmy te pozostałe miejscówki. Mamy się udać w to miejsce, ale ja bym tam jeszcze te dwa przy okazji też sprawdził. Bo hej, czemu by nie? Dobra. A może sprawdźmy najpierw ten posterunek? Bo on tak w miarę blisko jest. Potem drogą do tego i stąd do tego. No chyba w tym odcinku nie uda się tego zrobić, no ale... Let's go, nie? Dobra. Nie. Jak... Okej, tutaj... A możemy wezwać... The Horse'a, czyli naszego kunia. Nie wiem tego, jak to D rozumieć. I... Zapukaj, zwa przeciwnika. Okej, nie bardzo wiem, jak to pukanie ma wyglądać. O, a to ciekawe. A co, nie zauważą? Nóżki? Zwiszczającej sobie tak po prostu? Okej, pod X-em przyspieszam kunia. Okej. Gdzieś tam musiałbym lecieć. No, tu jest jedyny przeciwnik jak na razie. Kuń, stój! Automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera.
Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Security at that guard post is relatively light. Looks like the perfect place for a warm-up. Try to remember the ways you used to deal with enemies. Anytime you need advice, just give me a call. No dobra. Co im powiesz? It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Że po prostu trzeba się zakraść do typa i go dziabnąć od tyłu. Hej! No, tego do tyłu. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, przepytajmy gościa. A, i teraz mam do wyboru. No. Jak to zatwierdzić? Nie tak. Aha, muszę wcisnąć. Gdzie są twoje przyjaciele? Co to znaczy? Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with a Russian interpreter skill, we could get by with simultaneous interpretation. Okej, czyli nie kumamy, co on do nas gada. Ten, jak to określił... Jak to określił Ocelot i ja chwilę wcześniej, ten róg, który mamy w wełbie, uszkodził nam ten. Ten róg, który mamy w wełbie, uszkodził nam jakąś część w mózgu, która odpowiada za naukę języka bądź rozumienie go, i dlatego my... Gleba. Okej, dostałem osiągnięcie za przejęcie tego punktu. Pięknie. Co zatem idzie? Jesteśmy tu sami. Więc w sumie moglibyśmy tego typa po prostu tutaj gdzieś zrzucić. Okej, gość jest zestunowany. Tutaj. Okej, to jest chyba amunicja. O, co my tu mamy? Zwykły metal. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? No dobra, why not? Czyli okej, zgarnęliśmy sobie jakieś materiały. 200 sztuk jakiegoś pospolitego metalu. No, zawsze coś na start, nie? Kurde, chciałem iść tam na finalnie i tak pójdę tam, gdzie mnie fabuła wzywa, że tak to ujmę. Ojej, to fajne, mogę chyba w biegu w ogóle na tego konia wskoczyć. Fajna rzecz. Jak tak patrzę, to nie widzę żadnego snajpera, więc o to się chyba martwić nie trzeba. Jeden koleś to jest póki co, jak na razie. Może tu. Nie, to nie jest koleś. Tu też pusto. Nie powiedz mi, że to jest tylko jeden gość. O, wieżyczka. Wy tak poważnie? Nie może tu być tylko jednego gościa. Musi być ktoś jeszcze. Dobra, zaskoczę tutaj. Już w kucki. To nie... czy wróć? To nie wróg. Tutaj pusto.
45 metrów do kolesia. Czy uda mi się go stąd ustrzelić? No niestety nie. W sensie dostał usypiaczem, ale niestety nie dostał w głowę. Ale za chwilę powinien zasnąć. A ja tylko będę musiał go stamtąd przenieść. Wow, ale widzę, że pojedyncza strzałka strasznie długo usypia. Z 15 sekund co najmniej minęło. No pusto jest jak na razie. Dobra, ale fakt faktem. Typa nie możemy tak po prostu zostawić na widoku. O, śmietnik, proszę bardzo. Okej, mogę użyć tej wieżyczki, ale no chwilowo nie chcę zwracać na siebie uwagi, więc odpuszczę. Okej, no to mi wygląda na jakieś takie jakieś główne dowództwo. O, a to co? New delivery point? Okej. Co to, jakiś fast travel? Coś, no ja nie wiem. Ciężko mi się. O! Okej, jest kolejny. I to nie jeden. No. Okej. Dobra, ale tamten chyba zaraz stąd w tej ciężarówce odjedzie. Wow, czy. A nie, to jest rozwalony. Nie, rozwalony? Czy nie? Tak, zniszczony czołg. O! A to co? Jezu, ale bym się to teraz wykryć. Okej, jest jakiś moździerz. Cicho. Nikogo nie było. Myślałem, że to jest jakieś zasilanie. Znaczy, w sumie może jest. Ale Miller, znaczy, Jezu, Miller. Ocelot mi nic na temat tego nie powiedział. Ale tak, to jest jakieś zasilanie. Okej. Coś wyłączyłem, tylko nie jestem pewien co. Okej, broń dodatkowe pełne. Proszę, proszę, więcej materiałów. Kolejne 200 sztuk pospolitego metalu. No i nic więcej. Dobra, tam jest koleś. Jezu, ale światło. Dobra, tam jest znowu amunicja. Hej, ty słyszał? Zbili krokodil, który leciał z Bagram. Szucisz? Партизанское ерундовое оружие пробило его броню. Нет, говорят, у них откуда-то взялся переносной ракетный комплекс. Один. И другий. Пенки. О. Keep your guard up. Who knows when you'll bump into an enemy. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Dla mnie spoko. Dobra, dwa ci. Dobra, to tylko. Nie to moździerz? Nie, tak się rura. Dobra. Okay, czy ktoś tu jest? Nie, ale są kolejne materiały, a to dla mnie bardzo dobrze. Dobra, zostawmy takiego gościa. Zabierzmy kolejny pospolity metal. Kolejne 200 sztuk. Czyli już będziemy mieli tego metalu sztuk 600. Dobra, chowamy kolejnego gościa. Nie ma tutaj niestety kolejnego śmietnika w pobliżu, więc muszę mieć o tyle, powiedzmy,
szczęścia, że nikt nie znajdzie ich tutaj. Jezus, teraz go zauważyłem dopiero. Pięknie. Trzeci head w tej misji. Okej, on śpi czy jest zestymowany? Byli ma znacznika. Dobra, też nie mam miejsca zbytnio gdzie, żeby go schować. Tutaj pusto. Ale też nie ma przeciwników póki co, więc... też dobrze. Tutaj nic. Tu też nic. Tutaj może? O, tam coś było. Okej, no tutaj chyba nie powinni go za szybko znaleźć. Dobra, i co tu było? O, coś nowego. Materiały biologiczne. Poproszę. 200 sztuk. Dobra. Jest tutaj niewiele więcej. Mam tylko nadzieję, że się nie obudzą za szybko. Znaczy, najlepiej by jakby się w ogóle nie obudzili, póki tu jestem. Ale mam wrażenie, że raczej te uśpienie nie działa w nieskończoność. A na pewno nie zestymowanie. Dobra, jest to jeszcze jakieś miejsce, którego nie przeszukałem. Tutaj. Okej, to jest podobna miejscówka, ale... tak, tu mnie jeszcze nie było. Kolejne materiały biologiczne. O, jakieś minerały. 50 sztuk. A nie, jakiś materiał mineralny. Chyba. Tak rozumiem opis tego przedmiotu. Czy tych materiałów. Dobra, tutaj no żadnego wejścia póki co. Ale też nie ma zbytnio przeciwników. Dobra, jestem dalej na terenie. Tak, jeszcze jestem na terenie tej wioski. Dobra, ale czas się udać tam, bo to jest ewidentnie jakiś ważniejszy punkt. Już 27 minut. No, dla was już pewnie 28. Z nagrania. Leci. Okej, no wydaje mi się, że chyba póki co nie ma tu nikogo więcej. Ale dopóki nie dostanę potwierdzenia, że oczyściłem cały ten posterunek, bo chyba można to na spokojnie jako posterunek traktować, to nie będę tutaj biegał. Gdzie? Aha, że tu jest antena? Dobra, czyli trafiłem z miejscówką. Czyli tu mogą być jakieś informacje. Pytanie, czy będą strzeżone, czy tutaj, czy ktoś tu będzie, czy nie. O, zasoby paliwa. 200 sztuk, poproszę. Czy można raczej 200 jednostek. Okej, ktoś lubi naprawdę dziwną muzykę. Co jest? Jezu, już myślałem, że ktoś tutaj jest. Wygląda na to, że nie. Ale są jakieś materiały. Znowu ten lepszy metal. A to... a tu chyba był tłumik lepszy, bo widzę, że mam tłumik zregenerowany. Dobra, sprawdźmy, co takiego się tu kryje. To było szybkie! Where? Co? No... halo! No, który mnie zauważył? O Boże, tutaj z dupy się nagle jakiś typ pojawił, no bez jaj!
Super, i teraz jest alarm podniesiony. Ale totalnie znikł mi się ten typ tu pojawił. Okej, tu jeszcze jakaś antena. To wiem, może tam coś też znajdziemy. Dobra, i gdzie reszta? Bo widać jeszcze ktoś tutaj drze pysk. To się wydaje, tutaj gdzieś strzela. Właśnie wrzucił mi tu granat. Proszę, ostatnich dwóch typa tu było. Na chętnie bym ich zastrzelił, ale są bonusy za działanie. Po pierwsze, po cichu, co no, trochę mi nie wyszło. A po drugie... Gdzie jest ta antena? Kurde. O, tutaj. Może mi coś Ocelot na ten temat powie. A nie, chyba tu nie wejdziemy. A co to? Uuu, diament! $100,000 GMP tam jakiś dostałem. Za ten diament. Niezła rzecz. Dobra, przejęty posterunek. Wszyscy są nieprzytomni, więc mogę sobie już tak postać. Co to jest? Okej. Skoro tak... Jakby w co ja mam strzelać? Pięknie, czyli tak jak sądziłem. Weź przymknij się! Oh, dobra, czyli tak jak sądziłem. Te usypiacze nie trwają wiecznie. Albo po prostu te strzały ich obudziły. Też opcja. Ale dobra, wieś, czy tam posterunek został przejęty. Stary, spokojnie. Ja nie mam zamiaru tam się z buta udawać. No dobra, to teraz baraki. Ale do baraków to już chyba w kolejnym odcinku dopiero się udamy. Ja sprawdzę, dawaj. Czy mogę w biegu to zrobić? No i pięknie! Takie coś to ja rozumiem. Wiem. Stary, ja wiem, gdzie mam iść. Spokojnie. O, jakieś barany? No, bo dobra, tak skoczmy na szybko jeszcze. Jeszcze w tym odcinku. No jak ewentualnie go troszeczkę rozszerzę. Okej, okay, tak trochę na skróty teraz polećmy. Mamy checkpointik. Okej, okay, pół kilometra z tych baraków. Zobaczmy, cóż to takiego się będzie w nich skrywało. Kolejny checkpoint skoczył. Dobre pytanie w sumie czemu. O, czekaj. To jest jakaś roślinka do wzięcia. O, nawet więcej niż jedna. Złoty crescent. Warto było się zatrzymać. Już na przyszłość, coś do upgrade'ów mojego. Wow! Okej, spore to. I nie wiem, czy jestem gotowy na takie coś.
Okej, okay. Mam 11 pocisków, co jest ważniejsze, no to tym bardziej. Oj, 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 cofaj, 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 cofaj! Pośpieszaj konia i leć. Co? Jakie... Co mi obniżyło tego heroizm? Nie, ja ewidentnie nie jestem jeszcze gotów na tego typu posterunek. Dobra, proszę mi to odznaczyć. To też. No i dobra, czyli... Tak, 35 minut już mam. Tam. Wow! Co? Jakiś niedźwiedź tu jest! Ty, dawaj, ubijamy niedźwiedzia. Na koniec odcinka ubijamy niedźwiedzia. Ty, może lepiej przeładuję. Cześć, Misiek. Idź, 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 idź! O, nieźle, staranował mnie. A dobra, była możliwość uniku. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. No, przeładuj tę broń. No, co za durne zwierzę, nie da mi przeładować tej pukawki. Dobra, a to było bardzo głupie. No, ten misiek to mi chyba nie da się wyhealować. Nie, właśnie mnie kurwa zabił. Ja pierdolę, nie wierzę. Tak zjebać na koniec odcinka, no kurwa. O Boże. O! O, roślinka jakaś. Ja pierdzielę, to jest co? Wormwood znowu. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Good to know. Ale kurde, ja myślałem, że jak postrzelę tego niedźwiedzia w łeb, no to on zdechnie w moment, a nie, że jeszcze będzie dostawał więcej. Zdanie, jeden pocisk trafił go w głowę. A on z tego totalnie nic nie zrobił. Oj, oj, oj. No, na skróty tu nie przejadę. Czyli co, trzeba wrócić na drogę, potem się tam przejechać. Oczywiście unikając po drodze wszelakich wrogów. A to może być trudne. No dobra, myślę, że to jest dobry moment na zakończenie odcinka, zwłaszcza po takim failu, jakiego odwaliłem przed chwilą. Ale dalej upieram się przy tym, że ten misiek powinien zginąć od jednej takiej salwy. Ale dobra, no ja tam może nie tyle powoli zmierzam, ale myślę, że gdzieś tak mniej więcej w tym miejscu się spotkamy w kolejnym odcinku. Jakiś wróg. Daj chwilowo 300. Tak, tak, Vialo Village. Tak, to jest też jakiś taki pomniejszy posterunek do przejęcia. No i nie powiem, z wielką chęcią go przejmę. Tak na start zobaczmy, kogo tu mamy. Dwóch typa. Coś jeszcze? Nie. A bo dobra, nie. Nie, dobra, może żeby naprawić tego faila z tym niedźwiedziem, to przejmijmy ten posterunek na koniec. Dobra. Zejdź z konia, zejdź z konia, zejdź z konia. No, pewnie, daj się wykryć w moment po prostu. Czekaj, czekaj, bo za blisko jestem.
pięknie. Teraz ten tam. Pięknie. Dwa hedy. Ale ktoś tu jeszcze jest. O, tutaj jest koleś. No, zatrzymaj się. A ten ma hełm! Czekaj, to... To jego tak nie rozwalę. Ale tak, już tak. Ktoś jeszcze? Ktoś śpi. I cyk. Ale patrzcie, jak zajebiście. Dzięki temu, że leciała muzyka, to ja powalając tego typa obok, leciała tak głośna muzyka, że ten się nie zorientował w ogóle, że ktoś przygądził po prostu w ziemię. Gdzie jest ta melodia? O! O! I cyk, kasety do wzięcia. I więcej pospolitego metalu. Bardzo fajnie. Szkoda, że mogę tego działka zabrać do bazy. Chyba, że nie mogę jeszcze tego zrobić. Ty, czekaj, mogę go na przykład ocucić? Mogę. Oj, wzrosła mi ta. Fajnie. Fajnie. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Zbyt kuszące to było. Okej. Okay. Też zabójczy, ale bez tłumika. No to takie mnie nie interesują. Bronie. To, że jest zabójczy, to osobna kwestia, nie? No dobra. Posterunek przejęty. Fail, myślę, może nie tyle naprawiony, co w miarę złagodzony. No i dobra, od tego miejsca będziemy się udawać do tej... Nie wiem, czy to jest wioska, czy to jest posterunek. Jakiś taki większy. Uznajmy, że to jest wioska. O, kolejne zielsko. Bardzo ładnie. Tarragon. Coś nowego. Okej, a to powinno mi coś powiedzieć? Bo ja tak średnio w medycynę umiem. Dobra. Tu widzę powoli czysto. No to okej, to... Ej, nie. Zapominam ciągle, że tutaj dasz jest pod wciśnięciem tej. Pod wciśnięciem gałki. Dobra, to weźmy sobie tutaj. No, ej. Na górę. No i dobra, wpadł ten metal. No to okej. W tamtym kierunku damy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. A ja kończę ten odcinek i my widzimy się właśnie w następnym, w którym... O, sorki. W którym, miejmy nadzieję, uratujemy Millera. Tak więc, na nim póki to tyle i do usłyszenia. Cześć. Oj, pyk, idealnie północ na koniec wybiło.